podczas otwarcia targów mówiłam, że mam nadzieję, że całe te 4 dni w Krakowie, wczoraj, dziś, jutro i pojutrze, to będą takie 4 dni skradzione z raju, 4 dni obcowania z książką, z pisarzami, z autorami książek, ilustracji. I to, co mnie zawsze bardzo cieszy, to jest ogromna ilość dzieci, małych nawet, które przychodzą z rodzicami, czy wręcz przyjeżdżają w wózeczkach z rodzicami, które się do tej książki garną, które chcą zobaczyć postacie ze swoich bajek. Te postacie chodzą po hali, zachęcają dzieci do czytania. I to jest piękne. Targi i książki, wydaje mi się, ważne, że odbywają się na terenie Nowej Huty, z czego nie wszyscy sobie zdają sprawę, bo to jest takie miejsce, ulica Centralna, niby, prawda, między Śródmieściem a Nową Hutą, ale jest to teren Nowej Huty. I dobrze by było, żeby może Nowa Huta przyczyniła się do tego, żeby się te targi rozwinęły, zwłaszcza technicznie, bo wydawcy chcą tu przyjeżdżać, przyjeżdża, jeśli się orientuje, chyba 400 wydawców w tej chwili, prawda? Cieszą się, że są tutaj, że są w Krakowie, że są w Nowej Hucie. Martin. A Martiny? Tak. Dobrze. Martiny, okej. Okay. Martina. Czyli urząd cenzury. No dobrze. Też mogę zmienić. Ta robota w telewizji jest fajna, ja się w niej spełniam i to widać przed kamerą. Jak zaczyna mnie męczyć albo nużyć, to przestajemy robić następne odcinki i ja sobie idę popisać książki. Jak już się zmęczyłem siedzeniem przy komputerze i pisaniem książki, to wtedy znowu mogę, no płodozmian stosuję. Także spełniam się i tu w różnym stopniu i nie sposób odpowiedzieć na pytanie, gdzie bardziej. Służyliście dobrej sprawie i macie dzisiaj prawo do absolutnej satysfakcji. Szczególnie ci, którzy swoją karierę olimpijskimi medalami zwieńczyli, są już dzisiaj legendą, ale cieszę się, że zdrową i żywą historią polskiego sportu. W reprezentacji Polski rozegrał, uwaga, 297 spotkań. Zdobywca srebrnego medalu mistrzostw Europy. Miałem szczęście być zawodnikiem tego klubu w najlepszym okresie dla tego klubu. Moja obecność tu oczywiście, jestem zaszczycony, że moja skromna osoba dostała zaproszenie i mogłem być tu obecny w gronie tak doskonałych zawodników. Na pewno dzisiejsza impreza przez pryzmat historii jest imprezą wielką, bo jednak 60-lecie tak znakomitego klubu, który wychował tylu wspaniałych sportowców, to jest kluba dla tego miasta, dla tej dzielnicy. Natomiast nie możemy zapomnieć o dniu dzisiejszym. Ten dzień dzisiejszy jest diametralnie inną sytuacją. Klub popadł w dosyć duże tarapaty finansowe, organizacyjne. Praktycznie istnieje tylko jedna sekcja. Bardzo dobre hasło widnieje na tym szaliku. Bardzo dobre hasło. Co nam zostało z tych lat? Ja dodam do tego wszystkiego. Bo to były naprawdę piękne dni. Piękne dni nie tylko Huty, Hutnika, ale i w ogóle naszego polskiego sportu. Te lata mojej historii grania w Hutniku na pewno były piękne, bardzo ładne. I przede wszystkim to były czasy, gdzie w dzielnicy Nowa Huta była potęga w postaci Hutnika. Nie ukrywam, że zainspirował mnie okres zbliżających się wyborów i tego, że wszyscy się powołują na różne wartości, na autorytety, pną klatki piersiowe do przodu, hierarchizują wszystko. I pomyślałem sobie, że to taki jest dobry czas na to, żeby pokazać spektakle, które o podobnej tematyce mówią, które pokazują taką dekonstrukcję autorytetu. Mówią, że tak naprawdę w dzisiejszym świecie brakuje wzorców, a nie jest ich zbyt wiele. To jeszcze muszę powiedzieć, że na przeorganizowanie rządu nie zgadzam się, że kresy dla Rzeczpospolitej Polskiej są najważniejsze.
że pomimo ich 20 milionów radzieckiego bydła w niemieckiej rzeźni ofiar, my mamy wisy i parasole. Tak jest. I butelki. Tak jest. Z benzyną. I kamienie. Tak jest. I własne dyplomatyczne żądania. Tak jest. I żołnierzy w ziemi, w lesie, pod Ściółką. I szlacheckimi borowikami, które tak w tym roku jak kurwa wrzosy obrodziły na bukiety i... Czy mogę prosić jeszcze herbaty? Bardzo nam zależało na tym, żeby podjąć wątek klasowy, który jest obecny w filmie, a nigdy nie był dyskutowany poważnie, bo wątek klasowy w Polsce w ogóle nie jest poważnie dyskutowany. Spektakl pary takich teatralnych anarchistów, Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, którzy proponują teatr mocno polityczny, kabaretowy, w formie nieokiełznanej, bezczelnej, konfrontujący się wprost z widzem, dekonstruującym postacie, struktury dramatów. Teatr niepokorny i niespokojny, teatr, który cały czas jest w jakiś sposób nieustającym happeningiem, zaskakującym w formie językowej i w formie też teatralnej. No załóżmy, że to było tak. Marusia jedzie przez ukraińską wieś samochodem. Samochód psuje się na jakimś chłopie i dalej już nie jedzie. Przyjechany chłop wstaje i widzimy, że to nie chłop, tylko premier Mikołajczyk. Premier mówi, znam się trochę na samochodach. Marusia wychodzi z samochodu, robią to, kiedy już skończą, Marusia mówi. Dobry panie premierze. Robią to. Potem idą sobie na spacer do stodoły. Robią to. Potem w zajeździe jedzą kolację, robią to. Potem jadą sobie do Warszawy i w salonce robią to. Ale chodzi o to, że jak to wojsko polskie, to właśnie ginie w Warszawie, ma jeszcze do Berlina wjechać, to ja oczywiście w wyniku efektów specjalnych przekraczam budżet, bo to będzie film baśniowy. Jest taki gatunek, który ma to możliwość wszystko pogodzić. Baśń o umarłej armii na dnie leśnego wodnego oczka.